Czy mówiłem wam, jak kupiłem moją pierwszą własną choinkę? Był piątek, wybija 12. Dopiero wstałem, no bo w końcu jestem youtuberem. Zadzwonił telefon. Miałem mokre ręce, nie było ręcznika. Próbowałem odebrać mokrymi rękoma. Wytarłem ręce. Wytarłem telefon. Nie zdążyłem odebrać. 18 nieodebranych połączeń. Laura. Coś jej się na pewno stało, a ja w tym czasie sobie smacznie spałem. Super. O, no nareszcie wstałeś. Żyję. O, żyję. No, żyję i w przeciwieństwie do ciebie się nie obijam, tylko wybieram choinkę, więc przyjeżdżaj tu szybko, bo ktoś ją musi do domu przytaszczyć. Fuck. Początek grudnia, ona już zdążyła kupić świąteczne swetry, więcej świątecznych swetrów, świąteczny sweter dla Tosi, świąteczne lampki, świąteczną czapkę Mikołaja. Ciekawe, jaką ma nieświąteczną. Świąteczne przyprawy do pierników, świąteczne foremki do pierników, świąteczny chuj wie co, świąteczny barszcz, ale choinki sama nie dała rady. Jutro, kochanie, proszę cię. To samo mówiłeś wczoraj. Jutro, kochanie. I przedwczoraj? Jutro, kochanie. I przedwczoraj? Jutro, kochanie, co? Dobra, załapałem. Musiałem jechać. Nie wiedziałem, czy się myć, czy zaoszczędzić na czasie, a było już późno. Przypomniała mi się Laura. Strasznie śmierdzisz, nic nie robisz, się nawet nie myjesz. Ale wyobraziłem sobie też Laurę, co powie, gdy stracę pół godziny na mycie. Tyle spóźnienia, nic nie robisz, nawet na czas nie umiesz być. Straciłem już kilka minut na myślenie o tym, co pomyśli Laura. Użyłem sztyftu, założyłem pierwszą bluzę, brudna. Drugą bluzę, śmierdzi. Trzecią bluzę, za mała. Został tylko najbardziej obciachowy sweterek świąteczny. Swędzi. Zostaj. Zakluczyłem dom. Przyszedłem sprawdzić. Mieszkanie było otwarte. Nie, żartuję, mieszkanie było zamknięte. Zawsze jest tak, gdy się cofam. Nie wiem, po co się cofam, skoro i tak zawsze okazuje się zamknięte. Autobus miał być za 3 minuty. Fuck! Nie zdążyłem. A, nie zdążył pan? Kolejny za 20 minut. Kolejny za 20 minut. Czekałem na autobus. W tym czasie zdążyłbym się umyć. A teraz nie dość, że śmierdziałem, to i tak się spóźnię. Autobus właśnie podjeżdżał. A, jedzie. Laura wysłała mi SMS-a. 45 minut drogi. Super. W tym przesiadka. Zajebiście. Przesiadłem się. Wysiadłem. Google Maps pokazuje jeszcze 2 km. Zajebiście. Szedłem. Laura już czekała. Uosobienie świąt. Biła na kilometr świąteczną atmosferą. Tyle spóźnienia? Nic nie robisz? Nawet na czas nie umiesz być? Strasznie śmierdzisz. Mówiłem. Laura ciągle wybierała choinkę. Minęło pół godziny. Godzina. Półtorej godziny. Czy na pewno zamknąłem drzwi? Halo? Która? Spojrzałem na drzewo. Wyglądało identycznie. Spojrzałem na cenę. Wybrałem to tańsze. To. Bierzemy to. Zadzwoniła mama Laury. Coś się stało. Coś się stało, mamie. Laura musiała jechać. Muszę jechać. Radzisz sobie z tą choinką, prawda, skarbie? Jasne. Że nie. Poszedłem zapłacić. Karta nie przeszła. Drugi raz nie przeszło. Trzeci raz nie przeszło. Kurczę, wie pan co? Chyba się terminal zepsuł. Może ma pan jakąś gotówkę? Fuck. Najbliższy bankomat gdzie jest? A, tu niedaleko. Przy przystanku za rogiem. Poszedłem wypłacić. Wypłaciłem. Zapłaciłem. Zamówiłem przejazd. Czekałem 20 minut. Nie wiedział, gdzie stoję. Przyjechał. Zobaczył choinkę. Czy on jest debilem? Gdzie pan z tym, proszę pana? Czy nie będę jechał z choinką? Kierowca odjechał. Wystawiłem mu jedynkę. Sprawdziłem najbliższy przystanek. Znowu tam. Zacząłem ciągnąć choinkę. Ciągnąłem. Zadzwonił telefon. Puściłem choinkę. Odebrałem telefon. Dzwonię do pana z Yololo Taxi. Czym oczynił pan ostatni przejazd na jeden? Czy moglibyśmy poznać powód, by w przyszłości uniknąć tego typu nieprzyjemnych sytuacji? Powiedziałem zmęczony, po czym zdałem sobie sprawę, że kompletnie niezrozumiale. Choinki by nie chciał wziąć! Nasi kierowcy nie mają w umowie przewożenia tego typu rzeczy i ewentualna zgoda jest ich dobrą wolą. W tej sytuacji jestem zmuszona usunąć przez pana daną ocenę i obarczyć pana karą 50 zł. Kurwa! Kur... Rozłączyłem się. Zacząłem ciągnąć dalej choinkę. Nie miałem rękawic. Przypomniała mi się znowu Laura. Martin, biorę twoje rękawiczki. Dopiero teraz zrozumiałem, co mówiła, gdy wychodziła. Ręce całe mi spuchły, igły co chwilę kuły. Czułem się jak na akupunkturze po taniości robionej przez ludzi na lewych papierach. Widziałem już przystanek i odjeżdżający autobus. Pół godziny. Fuck! Wsiadłem w autobus. Dostałem od Laury SMS. Wsiadłem się w kolejny autobus. Wysiadłem z niego. Znów zadzwonił telefon. Znów puściłem choinkę. Znów odebrałem. Halo! Zapas Coca-Coli mam dla pana na święta. Od firmy w prezencie. Za 10 minut bym był u pana. Będzie tam ktoś, żeby pokwitować? Tak! Ja! Będę! Dobrze, że jestem youtuberem i dostaję za darmo. Biegłem. I nagle zobaczyłem ją. A więc one istnieją naprawdę.
ale za kierownicą nie było świętego Mikołaja. Dobry! Pana ta kolka? Zapakowaliśmy palety na wózek. Sporo było tego. Sporo tego. Podjechaliśmy nimi pod klatkę. Winda nie działała. Które piętro? Piąte. Święta idą. Przecież pana z tym nie zostawię. Dzięki. Nosiliśmy kole po schodach. Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Podziękowałem. Dziękuję. Czułem wesoły świąt. Wesoły świąt. I nawzajem. Przyszła Laura. Zobaczyła kolę i zapiszczała z radości. Nie wiedziałem, czego się tak cieszy. Ja się nie cieszyłem, bo widziałem jej zakupy, a oczyma wyobraźnie moje saldo konta. To dla ciebie, mój bohaterze, za to, że sobie tak dzielnie poradziłeś z choinką. O kurwa. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłem. Zapomniał pan czegoś? Dziękuję. Dzięki. Moja pierwsza własna choinka. Uhu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